Dzień dobry. Pokażę dzisiaj, jak przygotować kolejne pyszne danie na patelni grillowej, a będzie to grillowany schab z karmelizowanymi jabłkami. Do przygotowania tego pysznego dania wykorzystam kotlety schabowe. Ja mam tutaj akurat 5 sztuk, 3 jabłka, sok z cytryny, a także 1 łyżeczka słodkiej papryki, 0,5 łyżeczki papryki chili, 2 łyżeczki papryki słodkiej w płatkach, 5 deko masła, 2 łyżeczki cukru, będzie potrzebny także świeżo zmielony czarny pieprz, sól, a także zioła, szałwia i tymianek i oczywiście oliwa z oliwek. Zaczynam od przygotowania delikatnej marynaty do naszego mięsa i na początek przesiekam zioła, kilka listków aromatycznej szałwii, dwie gałązki tymianku i także drobno posiekam. Wlewam do miseczki tak około 2 łyżek oliwy. I wsypuję porcję czerwonej papryki słodkiej, chili, 2 szczypty soli i świeżo zmielony czarny pieprz. I wszystkie składniki dokładnie wymieszam i zaraz będę nacierała mięso z obu stron. Nasza marynata nada kotletom pięknego koloru, ale nie tylko koloru, również smaku i zapachu. Natrę, tak jak powiedziałam, z obu stron, a potem odłożę w chłodne miejsce na około 15 minut. Przygotuję jabłka do karmelizowania. Dzielę je na 8 części. Oczywiście wcześniej obrałam i usuwam gniazda nasienne. Jabłka już mam przygotowane. Skropię teraz sokiem z cytryny, żeby nie ściemniały. Przemieszam i za moment rozgrzewam masło na patelni. Masło mam już rozpuszczone, wsypuję cukier i paprykę w płatkach, przemieszam. I układam na patelni jabłka, będę podsmażała do momentu, jak się ładnie skarmelizują. Jabłka mam już gotowe, zabieram się za grillowanie schabu. Na rozgrzaną patelnię wkładam kotleciki i będę grillowała tak po minucie, dwie z każdej strony. Schab mam już dobrze ugrillowany, a zatem wyłączam gaz i przekładam mięso na talerz, żeby chwilkę odpoczęło. Moje pyszne danie jest już gotowe. Wyłożyłam na talerz doskonały grillowany schab z karmelizowanymi jabłkami. Schab z jabłkiem naprawdę komponuje się wyśmienicie. Danie przepięknie wygląda. Doskonale pachnie, mięso jest bardzo soczyste, a jego przygotowanie to zaledwie 25 minut.
Przygotowanie jest proste, niezbyt skomplikowane, a efekt naprawdę znakomity, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.